Z Forever. Zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się smokami, coś czego dawno nie robiłem. Przedstawię wam 5 hardkorowych smoków w CSie. i no, no, może nie wszystkie będą hardkorowe, tak? Umówmy się, ale jeden będzie naprawdę taki hardkorowy, że w 50-60 może góra 70% przypadków on siada, ale jest tak nieziemsko przydatny i tak zajebiście wygląda jak jak się go rzuca. Panie Bocie, przepraszam, bo stoisz mi w kadrze. Pierwszy smok, który wam pokażę, będzie on oczywiście tutaj na mapce D-Train i ma on wspólnego coś z tym miejscem. To będzie pierwszy smok. Drugi smok będzie lądował tutaj w zamku i on, jego mogliście widzieć niedawno właśnie na, na tubach. A mianowicie w meczu Cloud9 kontra NiP, właśnie na tej mapie. I ten smok rzuca się mniej więcej stąd, że blokujecie się. No, Matthew chyba wrzucał taki film, gdzie tutaj akurat zawki skanował w, przez tą akurat ściankę i leciał tam do tej elki. ten smok natomiast rzuca się też z tego samego miejsca, ale celuje się w tą antenę, w ten tutaj punkcik. Także zaraz Wam zademonstruję, jak to, jak, jak go się rzuca. On leci po prostu aż, ci, aż ciężko się powstrzymać od tego, żeby go nie śledzić. Zobaczcie. Pyk. I tutaj możecie rzucić tego smoka. Dla osoby, która powiedzmy solo sobie kryje B, tak? może sobie tutaj stać na tym, na podwyższenie, może tutaj skryć się za tym smokiem, poczekać, aż tutaj terroryści zaczną przeskakiwać. Może będą tutaj wchodzić mu przez, przez tego smoka. Smok jest naprawdę y, zajebiście mega pomocny dla osób, które solo akurat bronią sobie tego bomsadu B. No bo zazwyczaj gra się tak, że powiedzmy tutaj sobie czwórka gra na tym bombsadzie A, jeden kryje sobie tutaj elektryka, drugi tam nie wiem, podchodzi sobie agresywnie. Tutaj na, na szóstce, czy tam na piątce. Jeden kryje z tej strony. No, jakoś można się tak ustawić. Drugi smoke jest to taki bardziej smoke fejkowy i będzie miał do czynienia z tą pozycją tutaj. Także zaraz wam pokażę. I ten smoke odkryłem sam. Rzucałem sobie przeróżne smoki. Spędziłem chyba trochę godzin, trochę czasu właśnie na tych mapkach. Na różnych mapkach i te smoki będę wam starał się przedstawiać. Oczywiście jeśli. Będziecie chcieli kolejny odcinek, to zostawcie tak powiedzmy ze 3000 łapek w górę i ja zabieram się za odkrywanie nowych smoków w CSie, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Drugi smoke, już tutaj bez zbędnego gadania, rzuca się podchodząc do tego pociągu i to jest takie charakterystyczne miejsce, powiedzmy będziemy celowali w środek tej śrubki i celujemy w ten punkt tutaj, to będzie tak jakby e, running smoke. To znaczy biegnąc, raczej znaczy biegniecie po prostu i skaczecie rzucaniu tego smoku. Biegniecie biegniecie i powiedzmy w momencie kiedy będziecie na wysokości tej drugiej trzeciej, tego trzeciego drutu kolczastego. Skaczecie i puszczacie tego smoka. Także celejcie w to miejsce. Pyk, pyk, pyk. rzucamy. No, i on leci tutaj. Bardzo fajnie nam smokując to przejście. I tak trzeba będzie uważać, bo noce takie nie będą raszowały przez tego smoka, więc pójdą sobie albo tutaj laderem górą, albo przejdą sobie starym BS-em tutaj przez respa CT. Także przy rzucaniu tego smoka fajkowego, warto też poczekać. Powiedzmy na, na rotację przeciwnika, żeby słyszeć, czy akurat on idzie sobie tutaj laderem, czy idzie starym BS-owym. Jeśli idzie laderem, no to możemy sobie tak szybko tutaj. Poczekać z tej strony, on będzie akurat tam szedł, będziemy słyszeć drabinę i T.P. No to możemy sobie tutaj przejść szybko na z tamtą tak, gdzie tego smoka rzucamy. No i możemy sobie zaplantować pakę spokojnie na bombsadzie, ale to jest takie wiecie, typowo powiedzmy w klaczu 1 na 1 1 na 2 no i tak dalej. No jeśli mamy dwóch CT, no to jeden pójdzie górą, drabiną, tam z zamkiem, a trzeci, a znaczy, przepraszam, trzeci. Drugi poleci sobie od respa CT. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o smoki na trejnie. Także przechodzimy dalej. Dobra, moi drodzy, znajdujemy się teraz na mapce De Inferno i będziemy tutaj mieli też dwa smoki do pokazania. Oczywiście one będą miały wspólnego coś z tą pozycją i z tą pozycją. Ponieważ po stronie CT zazwyczaj, no wiecie, sto stoją tam, powiedzmy, w crossfighterze, jeden stoi tu, drugi tu, gdzie ja teraz stoję. No i kryją sobie MIDA, tak? Najlepiej tak w crossfajerze. jeśli jednego zajmą, no to drugi tam, powiedzmy, zrobi tego refraga itp. itd. Więc tak, tą pozycję. Łatwo, łatwo z tej pozycji wykurzyć CTK, rzucając powiedzmy sobie tutaj flesze Tak, z mida Jeden taki z dupy, drugie powiedzmy sobie za plecy. Tam rzucacie sobie oczywiście mołotowa. No i spodziewacie się, że gości będzie gdzieś tu albo w bibliotece. Także te smoki, które zaraz wam pokażę, one są naprawdę bardzo dobre. I starałem się wyszukać właśnie takie, bo te akurat te dwa smoki tu znalazłem sam. I starałem się wyszukać takie, właśnie, które fajnie lecą, dobrze się odbijają i lądują za każdym razem tam gdzie powinny. Więc pierwszy smok ustawicie się tutaj w rogu. Celujcie mniej więcej w ten punkt, tak jak tutaj się kończy ta jasna część z tym, powiedzmy. O, tutaj ten daszek z tym tutaj. Także mniej więcej. O, dobra, tak to wygląda. Biegniemy, biegniemy i rzucamy akurat tuż przed, przed tym murkiem. Akurat on ładnie tutaj się odbija i gościu który stoi tutaj, jest kompletnie oślepiony. Nie, nic nie widzi. Musi wyjść dosłownie aż tutaj, żeby cokolwiek mógł widzieć. Więc jak na tą pozycję zostanie smoka, no to wiadomo, że pójdzie sobie na bibliotekę, tak. I tutaj jest, będzie zaraz miał zaskoczenie, ponieważ jest drugi smok całkiem blisko. Możecie się akurat ustawić tutaj synchronicznie. Jeden tu, a drugi już Wam pokazuję Ustawiacie się też tutaj w rogu, w tym, pod tym daszkiem. I tak, szukacie sobie tej deski. No akurat tutaj ona jest, ma najgrubszą tą czarną krechę ciemną I szukacie sobie tego punktu, są tak ta deska i ta deska tutaj Najrzecie sobie na narożnik i to jest taki running smoke typowy I biegniecie i puszczacie wtedy kiedy akurat celownik zacznie wam kończyć się na, na dachu Mniej więcej w tym momencie należy go puścić Więc to też tak powinien się fajnie podbijać. No nie, nie ląduje konkretnie tutaj w tych drzwiach, ale zobaczcie, że spełnia swoją rolę. W ogóle nic nie widać. Także jeśli dostanie gościu smoka tu i tu. No to jedynym wyjściem jest po prostu albo przelecieć sobie przez tego smoka porzucenie flesza, mniej więcej coś takiego, albo powiedzmy stąd sobie rzucić jakiegoś flesza i po prostu i wyjdzie przez tego smoka. Także na takich hardkorowych łosiów trzeba, moi drodzy, uważać. I teraz przejdziemy do ostatniego smoka. Który jest tak cholernie trudny, że boję się, że mi nie wyjdzie po prostu, ale trzymajmy kciuki <laughs> i widzimy się za chwilę. No dobra, znajdujemy się teraz na mapce Dekesh i to jest ostatni smok, który wam pokażę. On jest najbardziej hardkorowy z tych wszystkich. Hardkorowy jest z tego względu, że jest strasznie trudny w wykonaniu. On nie wychodzi za, za każdym razem. To trzeba przyznać. I musicie brać to akurat pod uwagę, że nie zawsze wam wyjdzie, więc y, dla tych, którzy wymasterują sobie tego smoka, jak najbardziej. Śmiało możecie go wykorzystywać, ale tak, jeśli powiedzmy, nie będziecie pewni, czy wam wyjdzie, czy nie, to lepiej go nie rzucać, bo rzucicie go źle, będzie luka w tym miejscu, akurat które wam po zaraz pokażę. No i możecie przez to, powiedzmy, udupić rundę, że tak powiem. Rzucać się go z każdego miejsca, a znaczy możecie się do niego przygotować z, tak, z każdego, o Jezu, z każdego miejsca na respie terro Szukacie sobie jednej chmurki. na, no, A propos jednej chmurki, tak, Szukacie sobie konkretnej, mianowicie, tutaj jest taka jasna chmurka na tle tych wszystkich ciemnych. I tak, mamy granicę między tą ciemną tutaj, nie wiem czy mój celownik widać, a tą tutaj. Więc szukam sobie takiego dzinzla, wam tutaj kontur obrysuję i celuję w to miejsce mniej więcej. Trick polega na tym, że biegniecie cały czas trzymając celownik tutaj z przyszykowanym smokiem i trudność zaczyna się w tym miejscu, kiedy biegniecie obok tego hangaru i musicie trzymać yy, przycisk A, tak? W i A. No, bo musicie biec do przodu, a A z tego względu, że musicie się cały czas tej ściany kleić. I w momencie, kiedy będziecie już na tej wysokości, no to A puszczacie. No bo trzymając cały czas A, no to widzicie, że wbiegniecie prosto do tego hangaru, no i ze smołka dupa wyjdzie. Także w tym momencie puszczacie przycisk A i trzymacie całe W. Widzicie, teraz biegniecie prosto do maina. I w momencie, kiedy jesteście w połowie mniej więcej tutaj, puszczacie smołka i on sobie leci. A gdzie leci? Zaraz Wam pokażę. Także tak, szukamy sobie tej chmurki. No i lecimy. Biegniemy, 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 biegniemy. I teraz ten trudny moment. A, puszczacie. I smok sobie leci. No, uh, Wyszedł za pierwszym razem, ale. Gwarancja była takie 50-50. No, widzicie, że. No, tutaj jest taka mała luka, tak, ale no, ciężko ten smok yy, dopracować. No ale tak jak mówiłem, że to zależy od tego w którym momencie tutaj puścicie tego smoka, czy puścicie go na początku czy na końcu. Możemy zobaczyć jak, jak ten smok wyląduje, kiedy rzucimy go, jak, jak puścimy powiedzmy, przy wyjściu z tej bramy. Na końcu, czyli powiedzmy w tym momencie puszczamy. No luka jest taka sama, chociaż no, zależy jak ten smok się akurat rozprzestrzeni, także Moi drodzy, to byłyby wszystkie smoki. Ten smok akurat. Nie wiem, czy wymyślił, ale widziałem go pierwszy raz u Neo w meczu Virtus Pro Contra North. I ten smok naprawdę zapiera dech w piersiach, bo w życiu nie widziałem jeszcze ani, ani jednego smoka, który wymagałby tyle biegania, tyle biegania i takiej koordynacji, wiecie, że. Zazwyczaj rzuca się smoki trzymając same WP i rzucacie, tak? Pyk, i tyle ze smoka. Ale jak trzeba wkleić się jeszcze tej ściany, wiedzieć w którym momencie należy właśnie ta, ten przycisk A puścić ponieważ jeśli puścicie go za, za wcześnie to ten smok może wam się źle odbić, może wlecieć powiedzmy tutaj, może wlecieć tutaj i tak także ja takie smoki będę starał się dla was wyszukiwać takie całkiem sprawdzone i proste w użyciu, albo też takie właśnie hardkorowe jak ten smok od Neo na, na tym keszu. Także moi drodzy, jeśli chcielibyście kolejny odcinek ze smołkami może też jakieś mołtowie się znajdą, kto wie, to zostawcie, Tak, myślę, że 3000 opieki w górę dacie radę wbić, więc będę zabierał się za kolejny odcinek i mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał, także to było na tyle w tym odcinku, dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, pozostańcie jak zwykle w Forever young i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, trzymajcie się, cześć!